Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rośliny kaktusowate są najbardziej znaną rośliną sukulentów, powszechnie nazywaną kaktusami. Kaktusy od innych sukulentów najłatwiej odróżnić po otworach zwanych areolami. Są to punkty wegetacyjne, z których wyrastają kwiaty i odrosty. Najlepszym podłożem do uprawy kaktusów jest mieszanka na bazie torfu z dodatkiem żelu wiążącego wodę. Kaktusy wymagają gleby lekko kwaśnej, dlatego powinny być podlewane czystą deszczówką albo wodą o małej zawartości wapnia. Nadmiar wody prowadzi do gnicia korzeni i łodyg. Kaktusy lubią wysoką temperaturę, dochodzącą nawet do 35 stopni Celsjusza. Kaktus wielkokwiatowy tworzy pełzające i pnące pędy. Nazywany jest królową jednej nocy ze względu na okazałe kwitnące nocą żółto-białe, pachnące wanilią kwiaty. Mamilaria. Rodzaj ten obejmuje kilkaset gatunków. Są to przeważnie kaktusy o pędach kulistych, pokrytych spiralnie osadzonymi brodawkami, ścierniami. Liczne drobne kwiaty mamilarii są różowe, czerwone lub białe. Opuncje mają pędy członowane, spłaszczone, pokryte rzadko rozmieszczonymi cierniami lub drobnymi włoskami. Kwiaty opuncji są duże, promieniste, najczęściej zabarwione na żółto. Do najpopularniejszych gatunków należy opuncja białowłosa, nazwana tak z racji cierni podobnych do włosów osadzonych na wydłużonych członach. Gatunki rodzaju Schlumbergera rosną dziko w Brazylii, gdzie są epifitami. Pędy ich zbudowane są z płaskich odwrotnie jajowatych członów, lekko karbowanych na brzegach, z pęczkami drobnych i nielicznych cierni. W uprawie znajdują się wyłącznie gatunki mieszańcowe. Popularną rośliną tego rodzaju jest Schlumbergera hybrida, zwana w Polsce grudnikiem, gdyż jej okres kwitnienia przypada na czas Bożego Narodzenia. Na wierzchołku pędów grudnika pojawiają się długie kwiaty złożone z kilku okółków płatków korony. Mogą mieć różne barwy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.